Witam was serdecznie na kreatywnej godzince ze mną. Mam super przyjemność, że mogę znowu z wami prowadzić zajęcia plastyczne. Szkoda znowu, że nie na żywo. Dlatego przygotowałam dzisiaj dla was taką rzecz, która mam nadzieję, że sprawi, że za niedługo będziemy się widzieć na żywo. Co to jest? Drzewko szczęścia. Ma nam przynieść szczęście takie, że już niebawem spotkamy się i będziemy prowadzić sobie zajęcia na żywo, a nie przez komputer. Słuchajcie, mam nadzieję, że już wiecie, co macie przygotować. Jeżeli nie przygotowaliście, to ja wam teraz powiem, co potrzebujecie do takiego drzewka. Przede wszystkim karton. To jest taka grubsza kartka. To może być kartka techniczna, może to być końcówka bloku. Na niej będziemy rysować sobie tą górę od drzewka. Pień drzewka, czyli środek po papierze toaletowym albo po ręczniczku papierowym, przeciętym na pół, bo te z papierowego ręczniczka są za wysokie. Sznurek. Może to być tasiemka, może to być włóczka. Coś, czym możemy potem zrobić taką fakturę na drzewku i na jego koronie. Kartki. Jeżeli chcecie, żeby wasze drzewko, takie jak moje dzisiaj, będzie różowe, to przygotowujecie sobie kartki różowe. Mogą być w różnych kolorach, takich, jakim chcecie, żeby te drzewka wasze były. Ja mam tutaj przygotowane właśnie różowe i czerwone drzewko. Wy możecie sobie przygotować w swoim ulubionym kolorze. Ja przygotuję różowe. Tą karteczkę będziemy sobie ciąć na takie paseczki, ale to za chwilkę. Oprócz tego chciałabym, żebyście sobie przygotowali klej. Jeżeli nie macie takiego kleju Magic, to przygotujcie sobie taki klej, który będzie w stanie był przykleić taki papier do na przykład do włóczki czy do sznurka. Może to być nawet taśma dwustronna, albo na przykład, jeżeli jesteście pod opieką dorosłego, może to być klej na gorąco, jeżeli taki posiadacie. Będzie nam potrzebna też zielona kartka. Może to być tylko jeden odcień. Możecie sobie zrobić kilka odcieni listków. Będziemy właśnie robić listki. Będziemy rysować takie łezki. Więc przygotujcie sobie też zielony, bo będzie nam potrzebne. I ozdoby. Drzewko to nie tylko musi składać się z takich paseczków. Ja przygotowałam z papieru. Można takie drzewko zrobić na przykład, jeżeli macie już gotowe naklejane na przykład kwiatuszki. Możecie przygotować sobie właśnie takie różne brylanciki, różne inne rzeczy, które wam się spodobają na tym drzewku. Mogą to być na przykład takie puszki, takie kuleczki też można poprzyklejać na drzewku. Mogą być to wszelakiego typu inne przyklejane ozdoby. Nasze drzewko wtedy będzie bardziej wesołe. Przygotujcie sobie także nożyczki i ołówek, żeby było wam łatwiej wykonać takie drzewko. W pierwszej kolejności przygotujcie sobie paseczki. Weźcie sobie swoją kartkę w kolorze, o którym chcecie, żeby wasze drzewko było. I tniemy paseczki. Tniemy paseczki wzdłuż tej cieńszej, tej krótszej części kartki. I to są takie paseczki mniej więcej centymetrowe. Mogą być szersze, wtedy będą bardziej odstawać od drzewka, ale są trudniejsze do przyklejenia. Po prostu są ciężkie i lepiej, żeby one były takie centymetrowe. Przygotujcie sobie, czekamy na wasze paseczki. Takich paseczków, żeby było około 7, 8, im więcej paseczków, tym więcej tych kwiatuszków na drzewku. Myślę, że tak 8 to jest wystarczająca liczba. Czekam na wasze paseczki, ja sobie już przygotowałam. Odmierzę sobie tylko, żeby było ich 8. Ja też sobie zrobiłam w różnych odcieniach róż, że jest i jasny, i ciemny. Przygotowałam tak sobie tak zwany walor różowego, czyli różne odcienie jednego koloru. I czekam. Czekamy. Uważajcie z nożyczkami, żeby sobie palec nie przeciąć, palca.
I słuchajcie, jak macie już wyciętych 8 takich paseczków, to każdy paseczek będziemy musieli zwijać tak, żeby powstała nam taka właśnie tutaj różyczka. Bierzemy sobie paseczek i kto nie umie tak w rękach sobie zrobić, to weźmie sobie teraz ołówek i tym paseczkiem owinie ołówek w ten sposób. Przytrzymamy troszeczkę i nawijamy na ołówek. Trzymamy sobie tylko, żeby nam nie uciekało. Nawijamy na ołówek. Do samego końca. Teraz wyciągamy ołówek i powstaje nam takie kółeczko. Ono jest puste w środku, bo to jest ta szerokość, która jest z ołówka. To się nie przejmujcie, może być też puste w środku. Jeżeli ktoś umie zrobić takie właśnie kółeczko, takie bez ołówka, to zgniata sobie środeczek do środka, tą końcóweczkę i też właśnie tak nawija, tylko bez ołówka. Wtedy ono nie będzie puste w środku. I zawijamy. Robimy takie ślimaczki. Wtedy ono jest takie pełne w środku. Możecie zrobić puste, możecie zrobić pełne. Do pustego potem możecie włożyć jakiś brylancik i też będzie dobrze. W takim razie robimy ze wszystkich wyciętych paseczków takie ślimaczki. Końcówkę tych ślimaczków dobrze by było, żeby je skleić. Możemy też troszeczkę puścić wolno, to wtedy on się zrobi taki większy. I kleimy końcówkę, żeby nam się nie rozklejały. O. I mój pierwszy kwiatuszek jest gotowy. Jeżeli macie trudność, żeby zrobić to w ten sposób jak ja, że zawijam sobie w palcach, to róbcie to na ołóweczku, ewentualnie na czymś cieńszym. Może rodzice mogą Wam teraz podrzucić wykałaczkę. Na wykałaczce też się da. Będą one mniejsze. To wtedy sobie zrobicie po prostu więcej tych kwiatuszków. Zakręcamy. Trzymamy za końcówkę. Puszczamy. Wtedy jest taka większa i tylko zaklejamy tą końcówkę, żeby kwiatuszek się nie rozkręcił nam na gotowym drzewku. O. One mogą być różnej szerokości, wielkości, to nie przeszkadza w niczym. Skręcamy następny. Mam nadzieję, że wychodzą Wam dobrze te kwiatuszki i że podjęliście się robienie tych kwiatuszków bez ołówka, co nie jest łatwą rzeczą. I zaklejamy koniec. O. Trzeci kwiatuszek już jest gotowy. I zakręcamy następne. Dzisiaj nasze dłonie popracują. Zaklejamy.
Takie kwiatuszki możecie zrobić z papieru, tak jak my tutaj kolorowego. Możecie zrobić z bibuły, możecie zrobić z każdego innego materiału. Wystarczy, żeby to był paseczek i tak zakręcać do środka. Ja mam już 5 kwiatuszków, tamten mi się rozkleił, poprawię go. Mam już 3 ciemne, 2 jaśniejsze, więc teraz zrobię jaśniejsze. Zaklejam. Jeszcze mi zostały 2. A tego zrobię na ołówku, żeby ktoś jeszcze kto nie robił, żeby wiedział, jak zakręcić na ołówku. A, uciekł. I zaklejam. Moje kwiatuszki są gotowe. Myślę, że wasze też będą już gotowe. Jak chcecie mieć więcej kwiatuszków, to sobie jeszcze zróbcie z 2 kwiatuszki. Mogą być też kolorowe kwiatuszki. Każdy kwiatuszek może być w innym kolorze. Wtedy też tak ładnie wygląda. Wykorzystujemy wszystkie materiały, które mamy w domu. Z każdego da się zrobić. Jak już mamy kwiatuszki, to będziemy teraz wycinać koronę drzew. Ja sobie już namalowałam, żeby było łatwiej, żebyście to zobaczyli. Ta korona drzew to taki duży kwiatuszek. Specjalnie on ma taki kształt, że tworzą się takie rowki, dlatego, że będą te rowki trzymały nam owijany na tej koronie sznurek. Weźcie sobie taką małą tekturkę. Ta tekturka to jest połowa kartki A4, czyli to jest połowa takiej dużej kartki. Wytnijcie sobie pierw połowę, będzie wam łatwiej i namalujcie taki kwiatuszek. Im więcej takich zagłębień, tym lepiej, bo będziemy mogli więcej razy owinąć sznurkiem. O, tak z tyłu wyglądają. Właśnie w tych rowkach przechodzi tasiemka albo sznurek przez te rowki. Wtedy się lepiej trzymają, nie zjeżdżają nam z korony. Jak już mamy narysowany taki kwiatuszek, to musimy go wyciąć.
Nie przejmujcie się, jeżeli wytniecie nie po swojej linii. Nie szkodzi. Staramy się tylko uważać z nożyczkami. Ostrożnie wycinamy. Jeżeli robimy już drzewka, to tak a propos tych drzewek, wiecie jaki wczoraj był dzień? Kogo święto obchodziliśmy wczoraj? Wydaje mi się, że wiecie. Dzień kota. A koty bardzo często lubią wchodzić na drzewa. Myślę, że wszyscy zrobili niespodzianki dla swoich kotów. I koty wczoraj miały ciekawe prezenty. Ja już swoje drzewko, koronę drzewa wycięłam. Poczekam, aż wy skończycie. Wczoraj był Dzień Kota, a 26 lutego będziemy obchodzić kolejne ciekawe święto. Dzień Dinozaura. Co prawda nie mamy w domu chyba już dinozaurów, tak mi się wydaje, ale możemy się przebrać za dinozaura tego dnia. Słuchajcie, jak mamy wycięte to drzewko, to sprawdzamy sobie tylko, z której strony rysowaliśmy ołówkiem, czy pisakiem, czy kredką, waszym narzędziem, ponieważ nie możemy teraz robić przodu drzewka tam, gdzie widać nam ten ołówek. Czyli jak tutaj z tej strony ja widzę, że z tej strony malowałam ołówkiem, bo mi się niedokładnie docięło i widzę ten ołówek, odwracam to drzewko na drugą stronę, dobrze? I robię z tej strony, na której nie widać ołówka czy kredki. Przyjrzyjcie się dokładnie i sprawdźcie, gdzie jest ołówek, i odwróćcie na drugą stronę drzewko. Mamy pień z rolki. To drzewko będziemy wkładać w ten pieniek. Zobaczcie, ja mam nawet dwa odcienie, to wcale nie musi być w tym samym kolorze. Będziemy tak wkładać. Żeby tak włożyć jedno w drugie, musimy teraz zrobić nacięcia na tym pieńku, bo potem jak dodamy sznurek, to możemy sobie go przeciąć. Więc robimy sobie dwa nacięcia. Ja jeszcze tylko zobaczę, czy z drugiej strony chyba z tej będę robić. Jedno nacięcie. Zobaczcie, to są takie 2 cm. I równiutko z drugiej strony też, żeby takie nacięcie. Sprawdzam teraz, czy jak sobie włożę to drzewko, to będzie się ono trzymać. Trzyma się. O, tak się będzie trzymać. Ale demontujemy jeszcze. Teraz się zajmiemy naszym pieniem. Ja mam przecięte z rolki od ręczniczka. Jest ono troszeczkę nierówne, więc sobie tylko tutaj dotknę, bo zauważyłam. O, teraz będzie lepiej. Będę owijała go sznurkiem. Można do tego oczywiście wykorzystać wszystkie materiały, które macie. Mogą być to wstążeczki, mogą być to włóczki, mulina, co znaleźliście. Ja owinę sobie sznurkiem, takim brązowym, żeby mi nie uciekał ten sznurek, mogę go przykleić. Mogę też odnaleźć sobie to przecięcie, które zrobiłam na tą koronę i wsadzić sobie ten sznurek w to przecięcie.
i on się tu będzie trzymał, nie będzie mi teraz zjeżdżał. I owijam sobie tym sznurkiem ten pień w różne strony. Go sobie rozwinę ten sznurek bardziej. Owijam sobie go w różne strony. Trzeba przytrzymać co jakiś czas, żeby nam nie zjeżdżał. Mnie się on zaplątał, będę musiała skorzystać z drugiego sznurka. O. Wkładam sobie tutaj w tą szczelinkę, którą wycięliśmy. I owijam, aż będzie cała rolka w sznurku. Musimy sobie tego pamiętać, żeby nie zawinąć tych miejsc, które rozcinaliśmy. Różne miejsca. Jak wam gdzieś zjeżdża, nie szkodzi, poprawcie sobie, naciągnijcie. Możecie też klejem podkleić, żeby się trzymał bardziej. Ja już mam. Myślę, że jeszcze tutaj sobie zrobię. Dobrze, jak już jest gotowe, to odcinamy sobie resztę sznurka. I znowu zawijamy go tam, gdzie było przecięte. Wkładamy sobie go tam. I on tu się będzie trzymał. Nie będzie nam zjeżdżał. Dzięki temu sznurkowi ta rolka jest teraz taka bardziej stabilna, bo jest ciężka. I nie przewraca się. Dobrze. Mamy już zrobiony pień. Teraz będziemy owijać naszą koronę. I teraz będziemy musieli rozciąć sobie też tą koronę w jednym miejscu, tak jak rozcinaliśmy sobie pień. W jednym miejscu, nie za dużo, tylko na tyle, żebyśmy mogli tu wsadzić sznurek, żeby nam się nie ześlizgiwał. Więc ja sobie zrobiłam takie małe nacięcie tutaj. I znowu owijamy wszystko sznurkiem. Zaczynamy tak jak poprzednio, wkładamy sobie sznurek w rozcięcie, musimy ich troszkę przytrzymać tutaj z tyłu, żeby nam nie uciekał i zawijamy sobie sznurek na naszym pieniu też w różne strony. Nie naciągamy za bardzo sznurka, żeby nam się tak nie zrobiło. Staramy się, żeby było naciągnięte, ale w miarę luźno. We wszystkie strony owijam.
Ciekawa jestem, jakie kolory kwiatuszków wybraliście. Czy też robicie różowe, czy robicie w innych kolorach? Mam nadzieję, że swoje prace wyślecie w komentarzu tutaj do pod zajęciami do Domu Kultury. I ja będę mogła obejrzeć wasze piękne prace. Takie drzewko szczęścia, możecie sobie takim drzewkiem szczęścia udekorować swój pokój, ale możecie też komuś podarować. Komuś, komu chcecie zrobić przyjemność, radość, na pewno się ktoś ucieszy z takiego drzewka, szczególnie, że będzie przynosiło mu szczęście. Owijamy sobie tak różne strony, żeby było jak najwięcej tego sznurka tutaj na tej koronie. Patrzymy, gdzie jeszcze nie ma sznurka, gdzie można go jeszcze dołożyć. Moja korona już tak pomału staje się gotowa, już coraz bardziej jest wykończona, ale jeszcze podokładam sznurka, żeby było ciekawiej. Starajcie się, żeby jak największa część korony była zasłonięta. Pamiętajcie, żeby nie naciągać za bardzo sznurek, żeby nam się korona nie zgięła. Jeszcze tutaj, na brzegach. Gdzie by tu jeszcze? Może tutaj. No, mi się wydaje, że już będzie na tyle dużo tego sznurka, że już więcej nie muszę. Jeżeli uważam, że jest gotowe, odcinam sznurek. Teraz możecie go zawiązać z tyłu, wykorzystując te sznurki, które już są. Albo włożyć go w to rozcięcie, w które wkładaliście za pierwszym razem. Ja sobie tu zawiążę. Mocno, żeby nam już nie spadło. O! Korona drzewa jest gotowa. Mamy już pieni koronę. Sprawdzamy tylko, czy się będzie dało zamontować. Udało się. To teraz czeka na nas już tylko ozdabianie. Zanim przejdziemy jeszcze do klejenia kwiatuszków, musimy sobie zrobić listki, które będziemy przyklejać tutaj na całej tej koronie i na pniu tego drzewa też. Pieniek też musi być ozdobiony. Wykorzystam do tego zielony ciemny, taki mam też błyszczący zielony, żeby znowu były różne odcienie. Możemy zrobić jeszcze w jednym kolorze, odcieniu takim zielonym. Mnie jest najłatwiej sobie wziąć takie, porobić paseczki około 3 cm. Wy możecie sobie zrobić w takich rozmiarze te listki, w jakim wam pasuje. Mogą być małe, mogą być większe. To już w jaki sposób sobie chcecie ozdobić drzewko, jakimi wielkością liści, to już jest wasza sprawa. Ja sobie zrobię takie mniej więcej takiej wielkości. No, jak paznokieć, można by było powiedzieć. Tak jak paznokieć. Dobrze. Ja sobie robię takie paseczki. I teraz, jeżeli nie umiecie wycinać ileś listków naraz, możecie sobie każdy listek osobno, albo przynajmniej złożyć papier na dwie części i teraz wycinać i będziecie mieć za jednym zamachem więcej listków.
Ja sobie złożę też na kilka razy. Teraz będę rysować łezki. Takie łezki i to będą moje listki. Mniejsze zrobimy i większe. Rozetnę sobie jeszcze, żeby mi było łatwiej. I wycinam. I znowu mi się skojarzyło z kotami, bo to takie wyszło teraz kocie oczka. Nie przejmujcie się, jak nie umiecie wycinać po linii. Ważne, żeby miało to kształt takiej łezki, takiego oczka. Nie musi być dokładnie proste. Tych listków, żeby było dużo. Zróbcie tak, żeby było dużo. I znowu uważajcie na palce z nożyczkami. Teraz ciemne. Mniejsze i większe. O, takie łezki. Jest tak szaro i ponuro, więc mam nadzieję, że te kolorowe elementy troszeczkę nam poprawią humor. Te kolorowe kwiatuszki, kolorowe listki. Nie będzie już tak szaro. A wykorzystam jeszcze ten kawałek papieru. Składam go na kilka części i też rysuję takie łezki. Jak wycinamy, trzeba się skupić, żeby sobie nie przeciąć palca. Bo to są małe elementy. O, wydaje mi się, że tych listków już starczy. Jeżeli będę uważała, że jest ich za mało, to będę sobie, dorobię sobie je w trakcie i by tak samo porozkładajcie. Zobaczcie teraz znowu, który listek posiada widoczne ślady. Na przykład ołówka, mój na przykład ten ma ślady ołówka, więc go odwracam tą stroną, gdzie jest czysty, żeby potem na pracy przykleić go też tą stroną czystą do góry. O, mam przygotowane listki, więc mogę je przyklejać do mojej korony. I teraz do tego sznurka się może niezbyt będzie dało przykleić, dlatego ważny jest dobry klej. Ale kleimy je i na sznurku, i na tym, na tej części papierowej. Robimy sobie ślady i w te ślady przyklejamy listki. Niech one będą w różnych odcieniach, czyli jak macie w jednym, to chociaż różne kształty, różnej wielkości, żeby nie były takie same. O, i dookoła przyklejamy. Teraz możemy sobie ręce pokleić.
Najwyżej będziemy przyklejeni do drzewka. To wtedy chyba już cały czas będziemy mieć szczęście. Jestem ciekawa, ile dzisiaj drzewek trafi do osób jako prezent, do innych osób jako prezent. Komu go podarujecie? Kto dostanie takie piękne drzewko od Was? Przyklejamy te listki. Uwaga, żeby się nie pokleić, ja się już pokleiłam. O, tutaj jeszcze jest miejsce na jeden listek. A teraz przyklejam do tych sznurków. To nie jest taka prosta sprawa, bo mi się tutaj przykleja klej do tych sznurków. Ale Wy sobie poradzicie świetnie, wiem o tym. Jestem bardzo ciekawa, jak te Wasze drzewka wyjdą. Pamiętajcie, żeby wysłać nam zdjęcia gotowych drzewek. Może na razie tyle. Zobaczymy potem, gdzie nam się jeszcze zmieszczą te listki. I przyklejamy. To nie jest takie proste, trzeba chwilę przytrzymać. Patrzymy tylko, żeby ołówek był od strony wewnętrznej, żeby nie wyglądał na pracy brzydko. O właśnie, chyba popełniłam, ale to może... O, przyklei się. Ciekawe, co wykorzystaliście, czy sznurki, czy wstążeczki, czy włóczki. Dlatego musicie koniecznie nam potem te drzewka pokazać. Już za niedługo będzie wiosna i takie drzewka kolorowe zaczną się robić. Zaczną rosnąć listki. I dlatego my robimy już teraz, żeby ten szaro-bury krajobraz rozweselić. I przypomnieć wiośnie, żeby nie zapomniała o nas. Kleimy. Będziemy kleić je tutaj na koronie i też będziemy kleić jeszcze na naszym pniu drzewka. Więc tych listków musimy mieć dużo. Mi chyba braknie, więc będę musiała dociąć. Robimy gęsto tych listków, żeby było ich dużo. Wczoraj był Dzień Kota. Tak naprawdę ja nie sprawdziłam, kiedy jest Święto Piesków. Bo na pewno macie też pieski. Więc takie zadanie domowe, sprawdzić, kiedy wasze pieski i wasze pupile mają swoje święto. Może macie i pieski, i kotki. To tym bardziej trzeba sprawdzić. Ja sobie jeszcze dotknę parę listków, bo widzę, że mi tu brakło. Jedne już są, zaraz będą drugie.
I doklejamy. A niech będzie zielono. Będzie wiosna już pełną parą na naszym drzewie. Jak damy dużo lisku, to też te kwiatuszki będziemy mieli do czego przyklejać. Będą się lepiej po prostu trzymać przyklejane do listków niż do tego sznurka. O. Może jeszcze tutaj. Wydaje mi się, że tutaj już nie zmieszczę więcej liści, więc zacznę je przyklejać na naszym pieńku. Przede wszystkim musimy zamaskować tą część, bo ona nie jest pokryta sznurkiem, bo będziemy tutaj wkładać naszą górę, więc tutaj przykleimy listki, żeby zamaskować to puste miejsce. Znowu mi brakło listków. Widzę jeszcze jeden. Ciemnych listków mi brakło, więc sobie jeszcze dotknę tych ciemniejszych. Nożyczki. Podoklejamy tutaj jeszcze, żeby nie było widać tej niezakrytej części. Takie różne strony daję, żeby jak najmniej tej części niezaklejonej było widać. Ten klej ma do siebie to, że jeszcze jak wyschnie, to nie będzie go widać. Dostałam taką informację, że święto piesków jest 1 lipca. No, także mamy trochę czasu. Dziękujemy Ci, Magdo. Czyli do 1 lipca musicie sobie przygotować prezenty dla Waszych piesków. Będzie już ciepło, więc podejrzewam, że jedną z prezentów to będzie po prostu bardzo długi spacer. Między kolorowymi, pięknymi drzewkami. Takim jak my robimy. O! Już nie widać tego szarego koloru. No i teraz nam zostało jeszcze ozdobienie naszego drzewka naszymi kwiatuszkami. Jeszcze możemy zrobić tak, żeby nasze kwiatuszki były bardziej widoczne. Możemy je na przykład zanurzyć w brokacie, jeżeli ktoś ma. Ja tak zrobię z 3 kwiatuszki, żeby Wam pokazać. Ten kwiatuszek musimy po prostu od jednej strony pomalować klejem. Można to zrobić palcem, będzie po prostu łatwiej. Podejrzewam, że każde zwierzątko ma swoje święto, więc musimy o tym pamiętać i sprawdzać. Ciekawe, czy jest święto człowieka i zwierzątka o tym będą pamiętać w naszą stronę. Wiem, że to sprawdzicie. No. Zanurzone w brokacie się tak troszeczkę będą świecić, więc parę takich kwiatuszków zrobię. Wy nie musicie. Jeżeli macie, to możecie sobie potem podokładać brokat. Możecie już podoklejać te rzeczy, które sobie przygotowaliście sobie. Ja tak zrobię tutaj tylko parę, żeby Wam pokazać, że tak też można. O. Zaraz mi na palcu, do palca się przykleiło wszystko. I jeszcze jeden, a może też ten różowy ciemny.
Tak jest. I mamy tutaj takie świecące kwiatuszki. Brokat ma to do siebie, że potem się świecimy przez dłuższy czas tym brokatem, bo ciężko jest go zmyć. Więc róbcie to na jakiejś podkładce albo na kartce, żeby wam się nie rozsypał po pokoju. Dobrze. Teraz przyklejamy nasze kwiatuszki do korony drzewa. Ja wolę sobie nałożyć pierw klej. W różnych miejscach. Robię to na płatkach liści, czy na listkach, z tego względu, że łatwiej się będzie kwiatek przyklejał po prostu do podłoża niż do samego sznurka. I trzeba chwilę przytrzymać, żeby on potem nam nie odpadł. No i mocno przyciskamy. Mogą być małe, mogą być duże. Jak zrobiliście sobie takie malutkie jak ja, to możecie ich mieć więcej, żeby było bardziej kolorowy, bardziej kolorowe to drzewko było. Myślę, że będzie się trzymać. No, nie chcę. Przyklejamy. Rozłóżcie sobie tak mniej więcej, żeby te wasze kwiatuszki były na całym drzewie. Jeżeli uznacie, że jest gdzieś jeszcze miejsce, że jest pusto, to po prostu sobie dotknijcie na szybko jeden paseczek, zróbcie kwiatuszek i doklejcie go tam, gdzie uważacie, że powinien jeszcze być. Mi tu zostały jeszcze dwa. Gdzie by tu jeszcze? Może tutaj? Jeżeli ktoś umie, nawet może z bibuły takie malutkie kwiatuszki zrobić. I też będą pięknie wyglądać. Może tutaj? Przykleiłam. Moje kwiatuszki już są przyklejone. Mam duże, małe, z dziurką w środku, bez dziurki. Każdy inny wyjątkowy. Podoklejałam kwiatki i teraz sobie jeszcze poozdabiam. Mam takie samoprzylepne brylanciki. Podokładam jeszcze je gdzie niegdzie. Mam srebrne, mam złote. I różowe, złote są tutaj. Może te różowe i srebrne wykorzystam. I też możecie przyklejać na listki, możecie przyklejać na tekturkę, na sznurek. Jeżeli są same przylepne, to jest troszkę łatwiej. Ale jeżeli nie są samo przylepne, to po prostu kleicie na klej. Różowy. Ach, to się nie chce przykleić. No, zostanie mi na palcu. Będę miała brylantowe palce. Nie, jednak zszedł. Jeszcze mam jeden różowy. Gdzie by tu jeszcze? Może tu. I kilka białych, srebrnych. A niech będzie taki świecący, diamentowy listek. Gdzieś jeszcze pododajemy.
Możecie przyklejać naprawdę różne, różniste rzeczy. Może to mogą to być pomponiki, mogą być jakieś gotowe kwiatuszki. Może sami możecie powycinać kwiatuszki z różnych papierów. Wersję zimową można zrobić, że kleimy szyszki do takiego drzewka. Takie malutkie szyszki. Naprawdę możecie zrobić bardzo dużo wersji tego drzewka, w zależności od sytuacji. Dobrze. Jeszcze podokładamy kilka na nasz pień. Niech też będzie świecący. A może taką wersję dla piesków na 1 lipca z małymi kostkami, z przysmakami. Tylko wiadomo, że trzeba temu pieskowi potem pomóc odkleić te przysmaki, żeby nie zjeść drzewem. Jeszcze kilka. Wydaje mi się, że starczy. Odkładamy resztę. Zrobimy tu porządek, żeby było jak najlepiej widać nasze drzewo. Dobrze. I tada. Będziemy teraz łączyć. Przykleiłam się do kleju, też odłożę. Szukamy naszego rozcięcia. Bierzemy do ręki naszą koronę i wkładamy do podstawy. Jeżeli ono Wam się tak przekrzywia jak mi, bo jest ciężkie, to troszeczkę musicie je tak do przodu przekrzywić. Dobrze będzie jeszcze zostawić sobie w takiej pozycji przez jakiś czas, żeby ten klej wysechł i przytrzymał. Ja Wam tylko pokażę w tak. Zrobimy to porządek. Ładnie wyglądało. O, moje drzewko szczęścia już jest gotowe. Czeka na podarowanie dla kogoś. Mam nadzieję, że podobały Wam się dzisiaj zajęcia ze mną. I nasze drzewko szczęścia przyniesie nam szczęście i będziemy się mogli widywać tak na żywo. I będziemy razem ze sobą robić więcej prac. Bardzo Wam dziękuję za tą godzinkę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze niebawem i razem przygotowujemy jakieś zajęcie. Może macie jakieś ciekawe pomysły na zajęcia plastyczne, to możecie nam wysłać. No i pamiętajcie, żeby nam przesłać swoje prace, bo ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak one wyszły. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!